Można było kupić ciekawe, niebanalne prezenty i na tydzień przed pierwszą gwiazdką poczuć wyjątkową atmosferę świąt. Wszystko za sprawą jarmarku bożonarodzeniowego, który odbył się w Lidzbarku. Jest miejsce, żeby sobie porozmawiać. Spotykają się ludzie w takim miejscu niezależnym, niezobowiązującym, a jednocześnie wesoło, można coś zobaczyć. Atmosfera przedświąteczna, bardzo ładnie. Wyjątkowo jest bardzo duży, super w tym roku, naprawdę wyszedł. Przepyszne jedzenie, przepyszne, naprawdę. Kolejny jarmark bożonarodzeniowy, który stał się już tradycją tutaj w Lidzbarku. Mamy 28 wystawców, co jest naprawdę bardzo dużą liczbą. No i tych wszystkich pomieściliśmy tutaj na bulwarze przy ulicy Działdowskiej, także jest bardzo pięknie i świątecznie. Na stoiskach można było znaleźć zdrowe, wyrabiane w małych manufakturach produkty żywnościowe, jak chleby, miody, wędliny, jak i rękodzieło, ozdoby świąteczne i drzewka bożonarodzeniowe. Mamy pyszne ciasta świąteczne, ozdoby świąteczne, dla dzieci kakałko, dla dorosłych sok z winogron taki rozgrzewający. Miałyśmy makowiec, już nie ma, proszę pana, miałyśmy chleb swojski, też już nie ma. Mamy branie po prostu. Swoje wyroby prezentowali producenci i rękodzielnicy, ale też szkoły i harcerze. Babeczki i pierniczki pieczone ostatnio w kuchcu i wspólnie zdobione. Mamy też na ciepło herbatę, kawę, kakao, popcorn i ciepłe kiełbaski. Mała wiejska szkoła, ale bardzo zaangażowana. Rodzice, nauczyciele, wszyscy tutaj ręce na pokład i zapraszamy serdecznie. Rogaliki przez rodziców przygotowane, stroiki świąteczne przez uczniów, sianko, pierniczki. Na stoiskach nie zabrakło też pysznych zup, pierogów, krokietów, gołąbków i smakowitych ciast. Słowem, każdy znalazł coś dla siebie. Zainteresowanie wśród mieszkańców Lidzbarka było ogromne. Co udało się dzisiaj kupić, posmakować? Barszczyk, kakao, czekoladę. I co kupiliśmy? Kawy, ciasto do kawki. Ciasteczko do kawy. No i teraz idziemy dalej obejść. Kiedyś były na hali chyba sportowej, ale jednak co jest na dworze, to jest na dworze. A powiedz jeszcze, jak tobie się podoba dzisiaj? Jest bardzo fajnie i jest super dla mnie. Ozdobą jarmarku była żywa szopka, która robiła furorę nie tylko wśród najmłodszych, a to wszystko okraszone występami tanecznymi i wokalnymi podopiecznych lidzbarskich szkół. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv